Gościem portalu MyPiS.pl jest pani poseł Beata Kempa, Prawo i Sprawiedliwość. Pani poseł, głośnym echem odbyło się niedawno, kilka miesięcy temu, spotkanie pana premiera z rodzinami ofiar katastrofy smoleńskiej. Dzisiaj Super Ekspert publikuje nagranie audio, w którym słychać faktycznie podniesiony ton pana premiera i słowa pani Kochanowskiej. Jak pani to skomentuje? Jeżeli te nagrania są autentyczne, bo rzecz jasna autentyczności czy potwierdzenia autentyczności nie mamy, ale jeśli są autentyczne, no to rzeczywiście ja stawiam pod znakiem zapytania wiarygodność samego rzecznika rządu, bo pamiętamy jego słowa, które wypowiedział tuż po tym zdarzeniu, kiedy został odpytany w mediach, w dość poważnych programach telewizyjnych. I co wtedy twierdził, więc to się zupełnie moim zdaniem rozmija z tym, co mamy w tych stenogramach. A poza tym myślę, że to jest właśnie kwintesencja tego, w jaki sposób pan premier Donald Tusk traktuje obywateli. Przecież obywatele mają prawo pytać, prawda? Niezależnie jak w ich odczuciu to pytanie jest zadane, ale on pyta premiera. Pani Kochanowska miała prawo czuć oparcie w premierze własnego rządu. Niestety spotkała się z irytacją, bardzo dużym poziomem zdenerwowania, nie wiadomo z jakiego powodu i brakiem zrozumienia prostego pytania moim zdaniem. I stąd myślę, że wyczerpała się formuła, jeśli idzie o pana premiera Donalda Tuska. On już jest bardzo zirytowany. Dla mnie to jest sygnał, że irytują go sprawy katastrofy smoleńskiej i wyjaśnienia katastrofy smoleńskiej. To jest bardzo niepokojący sygnał. I w tej sytuacji należy zastanowić się, w jaki sposób on traktuje inne sygnały od innych obywateli, jak one są rozwiązywane, czy tylko przez równie, powiedzmy, niezadowolonych asystentów, czy też rzeczywiście głos obywateli do niego dociera i czy on chce, żeby do nich dotarł. Jeśli tak nie jest, to znaczy, że on zupełnie oderwał się od rzeczywistości i że tak naprawdę realne sprawowanie władzy go drażni. Dziękuję serdecznie. O panu premierze.